Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj przejdziemy do testu gąbki, na który wyczekiwaliście. Jest to gąbka wielofunkcyjna, zaraz wam więcej o tym opowiem, tylko powiem wam, co już mam na twarzy. Oprócz niedoskonałości pozostałych po maseczkach, których nosimy na zewnątrz, mam bazę z Milk. Jest ona bardzo klejąca, więc podkład będzie nam się bardzo dobrze na niej trzymał. Mam już oczywiście zrobione brwi, moim zestawem z Benefitu, który uwielbiam, zawsze go używam, puder i żel. Nie mogłam znaleźć słowa. Mam już na buzi również rzęsy. Rzęsy, które robię u pani Doroty. Macie tutaj jej Facebooka. Również na dole zostawiam link do jej Facebooka. Zawsze chodzę do pani Doroty na rzęsy. Jest najlepsza. Serdecznie wam polecam. Jeśli mieszkacie w Gdańsku lub w okolicach, zobaczcie sobie pracę pani Doroty na jej Facebooku. Wszystko jest, więc możecie sobie zobaczyć. Oczywiście teraz jest zamknięta, ale jak już nas w końcu otworzą, możecie pisać śmiało do pani Doroty, na pewno znajdzie dla was jakieś miejsce. A przechodząc do testu gąbki, mamy tutaj gąbeczkę, na której mamy napisane po kolei, jakie rzeczy są do czego. Tutaj mamy napisane, że to jest do konturu. Po kolejnej stronie mamy napisane, że jest to ta strona do podkładu i bakingu. Z kolei na dole, ta strona, jest do rozświetlacza i różu. Sam dół jest do kształtu brwi, więc przypuszczam, że może to być na przykład do korektora pod brwia, bo myślę, że tą gąbeczką nie byłabym w stanie zrobić brwi. Tutaj mamy do trudno dostępnych miejsc, a po tej stronie mamy do blendowania, do łączenia. Więc otwórzmy sobie tą gąbkę i jest ona taka, bardzo mięciutka. Zaraz pójdę ją zmoczyć. Ja sobie zostawiam to pudełeczko, ponieważ muszę wiedzieć, którą stroną co mam robić. I jeszcze zobaczmy sobie to jajko, które jest obok. Te jajeczko, przypuszczam, że mogłoby służyć do prania naszych jajeczek. Nie widzę większego zastosowania na to, bądź po prostu do postawienia, ponieważ to ma płaską tutaj stronę. Fajnie tutaj się zamyka, można zablokować. Fajne, myślę, że fajny bajer, ale na razie go odkładamy. Ja idę zmoczyć gąbeczkę i zaraz do was wracam. Już wróciłam do was. Właśnie za oknem widzę ulewę i śnieg. Kwiecień, plecień, poprzeplata, trochę zimy, trochę lata, jak to mówią. Wracając do gąbeczki, dosyć sporo urosła, jest naprawdę przemięciutka. Spójrzcie, żadnego problemu. Dzisiaj mamy troszkę inny kadr, ponieważ tutaj mam lusterko, jest mi wygodnie, nie muszę się nigdzie schylać i myślę, że to będzie najodpowiedniejszy kadr. Nie zwracajcie uwagi na moje misie, to są moje zbiory od męża, od przyjaciół, od rodziny. Moje takie maluśkie zbiory. Dobra, jedziemy. Tak jak widać, dosyć sporo urosła, mogę wam pokazać na zasadzie tego, bo to wypadło z tego. Ja tutaj już by się nie zmieściło, więc dosyć sporo. I patrząc na opakowanie, powinniśmy zacząć od strony tej, ponieważ ona jest do podkładu. A więc myślę, że rozłożę sobie albo naleję sobie na gąbeczkę podkładu. Używam podkładu z Glam Shopu. Mój podkład to alabaster, najjaśniejszy. I sobie rozłożę mniej więcej na twarzy. I teraz mogę klepywać tą stronę. Powiem wam już moje pierwsze spostrzeżenie, że nie pochłania dużo tego podkładu, bo jak widzieliście, tą całą pompkę rozłożyłam sobie na buźce i myślę, że dużo dokładać nie będę musiała. Może z pół pompeczki w niektórych miejscach. Troszkę mi przebijają tutaj moje niedoskonałości, ale to nieważne. Tu ważny jest test gąbki. Tylko jak tą gąbką dojechać w okolice oczu? No dobra, użyjemy innego. Do trudno dostępnych miejsc, czekajcie, jak ta gąbka leżała tak, to trudno dostępnych miejsc mamy ten róg, więc weźmiemy sobie jeszcze troszkę i tym rogiem podjedziemy pod oczka. I tutaj pod brewkę, nad brewkę i tutaj pomiędzy. Staram się tak dojechać wszędzie, ale widzę, że ciężko będzie. I nie uszkodzić moich pięknych rząsek. Troszkę już mi się powyginały, ale później to poprawię. Jeszcze sobie troszkę wzięłam tutaj pod oczko i pomiędzy tą stroną do trudno dostępnych miejsc. Myślę, że jeśli chodzi o całą twarz, to jest super ta gąbeczka, bo ona tak nie wchłania tego podkładu, nie zżera nam go. Jak na gąbeczkę z Chin,
to naprawdę mogę powiedzieć, że jestem zadowolona. No dobrze, podkład mamy nałożony, użyliśmy strony do podkładu i strony do trudno dostępnych miejsc. Więc teraz przejdźmy do czego ja normalnie przechodzę, do bronzera. Do bronzera mamy, już Wam patrzę sobie, to stało tak, czyli mamy tą stronę tutaj, tą większą krawędź, bo tutaj jest jeszcze mniejsza. Tą większą krawędź mamy do bronzera. Ja przygotowałam sobie bronzer od Sody. Drogi Rejny, jest dostępny w Rossmanie. Ja mam kolor 101, nie ma tutaj nic więcej napisane. I postanowiłam, tak jak jest tutaj napisane, jest napisane sztyft do konturowania. Czyli postanowiłam nałożyć to na mokro. Tak wygląda mój sztyft i smaruję sobie tą stronę sztyftem, bo ja to tak widzę w ten sposób. Widzicie, o co chodzi. Wysmaruję sobie i przejdziemy do konturowania. Konturuję tutaj i od razu, która strona była do blendowania? Do pielęgnacji i łączenia, czyli to było tak, czyli to jest ta strona. I tą stroną blenduję. No tak słabo to widać, Wam powiem, tego co ja widzę. Może więcej nałożymy. Zazwyczaj robię to pędzlem, która to była ta strona do blendowania. Ta, taka duża strona do blendowania. No co by. Ja bym to blendowała tą stroną, co jest podkład. Co myślicie? Może być? No dobra, jedziemy z drugą stroną. Dalej smaruję. Nakładam. I biorę tą do blendowania. Zawsze mi ta strona wychodzi lepiej od tej. Czy też tak macie? Że jedna strona Wam lepiej wychodzi? Nie wiem, o co w tym chodzi, ale ten sztyft jest taki, kurczę, dosyć czerwony, bym powiedziała. Niby w sztyfcie jest brązowy, ale tak na twarzy wygląda tak czerwono, tu nawet widać na tej gąbce, dosyć taki bordowy. Myślę, że ta strona lepiej mi wyszła. Troszkę jeszcze może więcej. Człowiek nie zna umiaru. No dobra, obie strony, ta mi się tak mniej podoba, ale zawsze tak mam, że jedna strona mi się mniej podoba. Obie strony mamy wykonturowane, to przejdźmy resztką, tak sobie tutaj opacamy czoło i zblendujemy to na czole. No ja w lustrze trochę widzę różnicę, ale na kamerze, czy ją widać? Może delikatnie coś tu widać, bo ja serio w lusterku widzę różnicę. Dobra, przejdźmy dalej do konturowania naszej żuchwy. Nie jestem przekonana, jeśli chodzi o konturowanie do tego produktu. Tutaj wałek trzeba posmarować na szyi, żeby go nie było widać. Dobra, blendujemy. Nie mam wrażenia, że akurat jeśli podkład nie zżerało, to jeśli chodzi o kontur, to zżera. No nie wiem, nie jestem przekonana do tego produktu, jeśli chodzi o konturowanie. No dobra, myślę, że konturowaniem... A, jeszcze nos. Wezmę sobie, nałożę na, jak mamy gąbkę, to tutaj na krawędź tego bronzera, żebym mogła sobie wykonturować nos. I teraz przejdę do lusterka, bo to bardzo precyzyjna rzecz. I tak spróbuję sobie wykonturować nosek. Już mi krzywo to wyszło. Trochę krzywo, będę miała krzywy nos. Blenduję. Wezmę tam jeszcze stroną od podkładu, przyjadę sobie środek. Troszkę wyszczuplony ten nosek. No u mnie tutaj w lusterku, jak się przeglądam, to widać. No dobra, użyliśmy już tego. Oczywiście użyłam tego, a zapomniałam o korektorze. Więc teraz jeszcze przejdziemy do korektora. Użyjemy tego do kształtu, co mam do kształtu brwi, czyli do korektora. Powiedzmy, że to jest, bo brwi bym... Jezus, jak ja bym miała ten kreski robić brwi, to bym miała potąd gdzieś wyjechane. Ale myślę, że tutaj użyjemy tego. Troszkę sobie korektorem tutaj napaciam na to. Używam korektora od Lovely Liquid Camouflage. I troszkę pod brewki damy. Troszkę za dużo go wzięłam tutaj. Boże, to takie precyzyjne. I troszkę tutaj na niedoskonałość. Pacamy, tak to widać. Mogłam wziąć inny, bo mam jeszcze inny. Dobra, czekajcie, jeszcze weźmiemy inny. Jak go znajdę w tym momencie. Dobra, nieważne. Chciałam wziąć od Catrice taki. On jest bardzo taki gęsty, tylko że mam chyba nieodpowiedni kolor na ten moment i tak, mam bardziej żółty. Nie podoba mi się ta strona. Ta mi się podoba, jeśli chodzi o kontur. Nasza gąbka już troszkę zdewastowana, jak widać. Dobra, to teraz przejdźmy do różu. Do różu mamy stronę jedną i do rozświetlacza jedną i tą samą. Czyli to jest ta, tej strony na dole. Nie, czekajcie. Sorry, z tej strony, bo tamta to była. Tamta była do trudno dostępnych miejsc. Ta jest do rozświetlacza i różu. Więc zacznijmy od różu. Wzięłam sobie taki róż z Sephory. Jeszcze go nie używałam. Jest to róż w kremie. Jeden jest ciemniejszy, drugi jest jaśniejszy. Myślę, że użyjemy tego jaśniejszego, takiego brzoskwiniowego. Raz kozie śmierć.
Boję się tego. Ja se napacam tym różem. Zobaczycie. Gdzie jest ten róż? Chyba gąbka go zjadła. No może troszeczkę go widzę. Dobra, powolutku. O nie, o nie, o nie, gdzie jest ta strona? Boże, to jest straszne, jak ja bym... Nie, już mi się to nie podoba. Muszę mieć otwarte zdjęcie, żeby patrzeć, do której strona jest, do czego dołączenia jest ta. No ja widzę ten róż, ale wy go nie widzicie pewnie. Może troszkę. I to jeszcze... Jak matrioszka. Nie, ja... już mi się nie podoba ta gąbka, ja bym jej używała. Matko, trzeba to szybko rozblendować. No dobra, tu już jest lepiej. Czy w miarę równo. Może troszkę jeszcze... Blendujemy wszystko. Mam wrażenie, że jak nałożyłam róż, to mi zeżarło trochę podkładu. Taka różowa matrioszka. Nie lubisz tak różowić? Jak mam się zaróżowić, to się zaróżowię naturalnie. Nie podoba mi się już ta gąbka. Iż gdyż, ponieważ ja ciągle muszę patrzeć, do czego jest, która strona. I patrzę z tym zdjęciem, co tu mam i tak. Ta była do tego, ta była do tego, ta była do tego, blblblblbl. I teraz tą stroną, którą nałożyłam róż, mam jeszcze nałożyć rozświetlacz. Masakra. Wzięłam sobie paletkę L'Oreal Paris. Lavien Glow. Użyję sobie chyba... Pomieszam te dwa, myślę. Albo bardziej nawet tego. U was tak wygląda on bardziej. A, pomieszam. Pomieszam. Używam tej samej strony, co do różu. Boję się tego. Mieszam te dwa. Mam tutaj. I nakładam rozświetlacz. I za bardzo go nie widzę. Kurczę. No trochę coś tam widać, nie? Myślę, że jeśli chodzi o rozświetlacz... Nie wiem, który lepszy. Nie mogę się zdecydować. Taki bardziej złoty. Ten bardziej taki. Może ten bardziej nałożę. Ten przedostatni. A jeśli lubię świecić... Jeśli chodzi o polik, tak, to wydaje mi się, że akurat ten kształt jest odpowiedni do rozświetlacza. Fajnie mi się tutaj stapia. Jak myślicie? Dużo rozświetlacza. Co tam? Będę sobie żałować. Jeszcze na nos resztką. I na usta. Myślę, że całkiem spoko wyglądam. Dobra. I została nam ostatnia rzecz, czyli strona do... I znowu szukaj, człowieku, która to strona. Czekajcie, bo ja muszę patrzeć, że tutaj jest ten napis na tej gąbce. Nie wiem, czy to widać. I wtedy patrzę, tak, czyli ta strona, którą nakładaliśmy podkład. Mamy nałożyć baking. A czym ten baking mamy sobie sypać? No nieważne. Wzięłam Vibo Banana Powder. Nasypię sobie trochę na wieczko. Proszę, naspałam. Jest taki żółciany kolor. No i jedziemy pudrowaniem. Trochę sobie zgięłam tą gąbeczkę. Od razu mi się rozjaśniła okolica pod okiem. Myślałam, bałam się, że jak użyję tego pudru, to mi się przykryje mój rozświetlacz, mój róż, ale widzę, że wszystko jest na miejscu. Dobrze, że pomadki na mnie każą tym nakładać, bo nie wiem, co bym zrobiła. Jeszcze czoło. I już jestem zmatowiona. Boże, jak pada śnieg. A więc przejdźmy do podsumowania. Ale nasyfiłam pudrem. Przejdźmy do podsumowania. Ja jeszcze sobie tutaj rozczeszę rzęski. No dobrze. Przejdźmy do podsumowania. Jest to wykonalne, jak widać. Tylko jeden problem, taki jak wam już wspominałam, to kwestia znalezienia odpowiedniej ścianki do przypisanego jej zadania. Ja myślę, że po prostu każdy by używał tak, jak mu jest wygodniej tą gąbeczkę. Czy tylko do podkładu, czy tylko do konturu. Wydaje mi się, że tak, jak jest komu wygodnie, bo szukanie tego nie ma sensu. Ja bym musiała to trzymać przez wieki, żeby sprawdzać, która strona jest do czego. Jeśli chodzi o miękkość gąbeczki, gąbeczka jest bardzo mięciutka, nie zżera za dużo podkładu, wydaje mi się, że jest pozytywną rzeczą, tylko w zależności od tego, jak kto chce tego używać. Ja tego będę używała na pewno jako zwykłej gąbki do podkładu i czasem będę jej używała do rozświetlacza, bo nie powiecie, fajnie zblendowało, pięknie wygląda ten rozświetlacz i na nosie, i na policzkach. Jest to super. A jeśli chodzi o resztę, myślę, że wolę tradycyjne metody nakładania produktów niż kombinowanie z tą gąbeczką, ale zawsze taki test się przyda. Więc tyle na dzisiaj. Jeszcze chciałabym wam przypomnieć o rzęsach u pani Doroty. Zostawiam wam link na dole do Facebooka. Możecie sobie zobaczyć, możecie się umówić na jakieś terminy, które będą dostępne już po naszym ponownym otwarciu
salonów, więc możecie zobaczyć, jeśli jesteście z Gdańska lub z okolic. Na pewno Wam się spodobał, Pani Doroty. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Nie zapomnijcie zostawienia subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. Oczywiście, jeśli film Wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę i komentarz. Chętnie przeczytam i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!